Witaj, myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hard 4 na modyfikacji Overblues jako odnowione Stany Zjednoczone. Tak, w ostatnim odcinku zmieniliśmy nazwę i jesteśmy jednym z frakcji, które mogą zjednoczyć Stany Zjednoczone. Wow. W ogóle Broken Coast. Okej. Okay. Chciałem tylko sprawdzić, bo kiedyś grałem i wiecie, no, jak się czasami bardzo chętnie się patrzy na to, jak się grało pewnymi państwami, jak AI gra. Więc w ostatnim odcinku sprawdzaliśmy sobie, jak wyglądali inni liderzy. Popatrzyłem sobie jeszcze, jaka jest możliwość. Była jeszcze możliwość, że mogliśmy jako ci pójść. W ogóle nimi nigdy nie graliśmy, a to enklawa. Wow. No ale tak naprawdę tam trzeba było zdobyć jakieś osiągnięcie wcześniej. Więc w międzyczasie miałem taki problem, ponieważ wiecie, jako genialny strateg nadpisałem sobie zapis gry, który był z wyborem postaci, musiałem od nowa robić do tego momentu. Na szczęście miałem autosave'a, więc od początku roku, więc to było tylko kilka celów narodowych. Więc kontynuujemy w tym odcinku, nie wiem czy zaatakujemy tamtych, ale patrzymy co jest możliwe do zrobienia. To zrobiliśmy. To ja pamiętam. To tak naprawdę mało co znaczy dla nas, a jako że tutaj jest w sumie mało potrzebne, no to nie będziemy tego za bardzo patrzeć. W takim razie zrobimy sobie to i później po prostu będziemy kończyć. Niestety, ale ci się znowu nie zgodzili. No, wygląda na to, że zapewne mają wiele... Nie mają więcej dywizji, co mnie okłamują. Więc w sumie możemy tak naprawdę ich zaatakować. Oni jedyne czym się różnią to, że są niebiescy. I to jest jedyna ich cecha, że są niebiescy. Na szczęście jak sobie zresetowałem, to mam... Mi się już odpaliło Missing Equipment, wiem co muszę wyprodukować sobie, ale nadal mam Missing Manpower. Czyli muszę po prostu spróbować sobie jak najbardziej Manpowera porobić. No też sobie... Trochę oszukałem, ponieważ w tej grze teraz nie mam balansu w ogóle political power i bym tak naprawdę nie mógł wydawać na jakieś rzeczy, które mogłyby być potrzebne, więc po prostu oszukałem sobie i wykorzystałem, żeby cokolwiek osiągnąć. No, będziemy po prostu musieli część decyzji nie brać, ponieważ jest problem później z tym, że jak je bierzemy, to niestety, ale tracimy political power, który teraz powinniśmy użyć na coś innego. Ogólnie rzecz biorąc, popatrzyłem sobie, ile miesięcznie mamy i nie powiem, 240 tysięcy jest sporą ilością, dlatego możemy sobie pozwolić na te wszystkie fajne rzeczy, które zdobywaliśmy. I tak naprawdę nie wiem dokładnie, który teren dostaniemy claim. Ja po prostu nie wiem, które to jest Wyoming. Ale cokolwiek to będzie, to my po prostu tam pójdziemy i tak możemy sobie skorować cały świat, więc jeżeli nam pozwoli gra, to może skorujemy sobie cały świat, ale wydaje mi się, że jeżeli nie mamy żadnych już decyzji do miejsc, tak naprawdę byśmy musieli, każdy odcinek to byłoby atakowanie po prostu miejsca na nowo, bez żadnej takiej, no po prostu czegokolwiek. To... to nie ma sensu. Oraz tutaj sobie przeczytałem teraz takie Lost Hills. No w sumie chyba Navarro to jest Lost Hills. Bo oni sobie tak trochę nabili tego. Możemy sobie dostać te Nuclear Dreads. Możemy dostać 250 tysięcy. Nie jest to jakaś wielka liczba. Albo możemy sobie zrobić to. To mi się przyda, ponieważ chciałem sobie edytować dywizję pod Power Armor, ponieważ wydaje mi się, że już nie są aż takie dobre. Oraz też pytanie, czy mamy... Nie mamy ostatniego tego, co oznacza, że tak naprawdę już kończymy tutaj to drzewko z samochodami. To mi się podoba, ponieważ samochody to nie były jakieś najważniejsze rzeczy. Oraz mamy czołg. Nice. W ogóle podoba mi się, że wcześniejsza ikonka to był ten Killdozer, czy jakoś tak się nazywał.
że facet po prostu wybudował sobie czołg. Okej, okay, tutaj agent jest. Okej, okay, czynnica, no to widzieliśmy już. To dziwne, może zbyt długo im zajmowało to. W takim razie robimy sobie to. To jest special text. A, to było akurat zablokowane, więc dobrze. No właśnie się trochę dziwiłem, że mam zablokowane. W takim razie robimy. No i niestety przez to, że doszło do zmiany, już nie jesteśmy wielkimi złymi tego świata, to nie możemy terroryzować ich. No. Więc nie możemy nic tutaj korować. Musimy poczekać sobie, a też brak manpowera to nie jest zbyt dobry odznaka. To nie musimy tego robić. Tutaj niby mamy, ale nie jest to tak potrzebne. Realnie tego nie musimy zbytnio robić, tylko robimy po to, żeby dostać to, ponieważ chodzi o to, że my już mamy super armor, ten Harmer's Armor i to nie jest jakoś potrzebne, a ten plasma rifle to tak naprawdę możemy zdobyć później. Też to jest po prostu takie ulepszenie naszej obecnej broni. W takim razie szukamy sobie po kolei, co tutaj możemy robić i sobie bierzemy. Nie wiem, czy też nie mamy... Możemy ulepszyć sobie na max? Nie, nie możemy, czyli będziemy mogli sobie tylko te dwa. Te dwa dla mnie są ważne. Nie wiem, dlaczego ten wygląda na potężniejszego niż ten. Te dwa są ważne, bo to będzie nam tworzyło po prostu największe, jeżeli chodzi o dywizję robotów. I myślę, że sobie wtedy pozmieniamy dywizje ludzkie, których nie mamy zbyt dużo na te roboty, dlatego że po prostu będą dla nas OP. Okay, czy jest coś tutaj więcej? Nie. Okay, tutaj już nie mamy, więc idziemy tu. Okej, okay, tutaj dostajemy pieniądze. Dostaliśmy też kolejny poziom, więc możemy tutaj wrócić, sobie porobić. Też możemy sobie to dostać, to mi się podoba. No i co? Tutaj mówię, tutaj już nic nie ma ciekawego. To zrobiliśmy, to sobie wybraliśmy. Mamy takie jakieś małe bonusiki były, więc możemy sobie wrócić i ostatnio porobić sobie jakieś takie mało ważne rzeczy. To dosłownie nie musimy robić. Tutaj możemy sobie dostać te. Bardzo chętnie bym chciał, żebyśmy dostali blueprint do tych śmigłowców. Dlatego, że jednak na razie tylko mamy... Możemy dostać same śmigłowce bez blueprintu i dlatego muszę tworzyć jakieś stare, zardzewiałe samoloty. Okej. Tutaj dawno nie robiliśmy tego. To szkoda, że tego nie robiliśmy, bo to jest jednak ważna rzecz. Okej, my w sumie mamy na Wyoming, więc... Więc nie wiem, dlaczego nie rozpoczęliśmy już Justify, Take Claim. No. I po prostu będziemy powoli to atakować. Na szczęście w tej grze jest wyłączone Guarantees. No. To jest najgorsza rzecz. Nie wiem, dlaczego w Hoju dodali Guarantee, gdzie państwa po prostu mogą gwarantować cały świat. I ci, dosłownie jedyna możliwość to jest albo dostanie przez decyzję, albo przez cel narodowy. No. To jest takie denerwujące. Tutaj możemy dostać jakiś taki bonusik. O, tutaj się nam rozwija na Sophisticated, dobra. Sobie dokończymy to. W pierwszym odcinku zapewne to patrzyłem, ale ominąłem, dlatego że to dla mnie nic nie znaczyło, a teraz coś znaczy. Roboty, nie wiem jak to jest z robotami, szczerze powiem. Te nie widzą robotów. A przecież tutaj może być tutaj możemy dostać przecież możliwe jest. Tank Explorer, tutaj Dressur. Nie, nie ma. Możemy dostać rower. Myślałem, że jednak będzie, ale jednak nie. Dobra. Udało mi się to, że w Falloutie dokończę, ponieważ to chyba najlepiej będzie, jeżeli opowiem całą historię, że każda gra ma takie jakieś takie smaczki typu jakieś takie urządzenia i to zawsze fajnie się tak ogląda, że na przykład jakiejś własnej roboty czołg, czy coś innego, pojazd, czy coś takiego. Bo wiecie, te frakcje, które mają takie pojazdy
zdobyte przed wojną albo wybudowane na przedwojennych tych planach, no to fajnie, ale taki kurde, ktoś zrobił, wybudował sobie własnej roboty czołg. To jest najlepsze. Okay. Tutaj nie mamy szyfru ulubionego, ale wiemy, że przeciwko nim będziemy korzystać i nawet sobie rozwinęli trochę. Ci, którzy nie mają rozwiniętego, to po prostu się robi im w 180 dni czy coś takiego. A ci mają rozwinięte. Okej, okay, możemy to zrobić tylko po to, żeby dostać kolejne rzecz. Nikt was nie gwarantuje. Macie nawet szans jakiś. Mamy jakieś tutaj lotnisko? Niby tutaj jest. A to nie należy do nich. Okej. Okay. Ale jednak się trzymają. Dobra. Was jest więcej. Więc was na pewno będziemy chcieli zaatakować. Okej, okay, co to jest? Size on patriotism. Boom. Będziemy mogli sobie może jednak włączyć jakieś rzeczy, które nam się przydadzą, ponieważ teraz to nadal włączone. Muszę sobie jakoś zbić tę siłę polityczną. Tak trochę głupio wygląda, kiedy mam tak dużo. O, możemy sobie skorować. To bardzo chętnie. Mechanika jest nawet fajna, ale z drugiej strony trzeba długo czekać. Okej, zdobyliśmy to. dobra, więc tak, tutaj ulepszamy. Nadal nie mamy tego, tylko po prostu zdobyliśmy to i mamy możliwość tutaj nieco rozwalenia. No. Trenowania. O, tego mi zabrakło słowa. Tutaj możemy sobie zrobić armor. Tutaj jest bardzo dużo tego. Nie wiem, czy to się czymś różni. Nie wiem dokładnie. Dobra, robimy dalej sobie tutaj. Wróciliśmy, bo już się czas trochę, że tak powiem, pozwolił. No i teraz to jest moje życie, ja po prostu się patrzę. Oj, zobaczcie, ile zbiliśmy sobie tego. Tutaj nieco tego. Znowu dostałem tu jakiś wiadomość o czymś. Ja nawet nie wiem o czym. No, no was nie chcemy. Tutaj się pokazało. War propaganda. Albo ja sobie włączyłem, bo nie było mi potrzebne. Rozwijamy sobie dalej. Też możemy sobie dać. I nasze dywizje mają problem. To jest nieczęste. No, mamy tutaj w powietrzu jakieś pojazdy. Już część zostało zestrzelone, niestety. Jak to wygląda z ofiarami? 1000 do 3000. Wow. A no, wyzwiemy ich do wojny. Co to było? Okej. Dzięki. Też ich wyślemy. Dobra, tutaj sobie trochę pozdobywamy. Dobra. No ta wojna, nie powiem, trochę słaba jest, ponieważ chcemy ich tutaj zdobyć, ale tak się dosyć mocno trzymają. A kolejni są w sojuszu, więc właśnie dziwne jest to, że popatrzyłem sobie na manpower innych gości. Naprawdę oni mają dużo manpowera. Ja jakoś tak mało mam. I ktoś powie, że a, bo ja tak ciągle te dywizje wysyłam na śmierć. No ale z drugiej strony, no to mam o wiele lepszy technologię i jakoś
jakoś dywizję wroga też nie umierają zbytnio bardziej, więc po prostu nie wiem. Też teraz jak próbuję sobie te korować rzeczy, no to muszę to korować z własnej ręki, a nie, że mam jakieś cele narodowe, które mi pomagają. To zróbmy. Okej. I tutaj też nieco zmniejszyłem ten poziom ataku. Możecie sobie w sumie tutaj przejść. Dobra, tutaj sobie zrobiłem 17 dywizji, co poszło na to. A tutaj nawet nie wiem, ile tych dywizji jest. Dobra. A, dobra. Tutaj był jeden gość, o ten. Tutaj jest. Myślałem, że to jest do czegoś innego i dlatego go nie wybierałem i nawet nie patrzyłem. A, tutaj dalej kontynuujmy. Lepszy power armor. Tutaj szukam. Mam zbyt wiele możliwości, jeżeli chodzi o te kategorie. Tutaj się pojawiły te wszystkie okienka. Jezu, naprawdę dużo się tutaj odpaliło. Okej, więc spróbujmy tutaj nieco kapsli widać. Tutaj. Mamy też nieco fabryk, więc wyślemy je tak. A tutaj też trochę powysyłamy, bo widzę, że power armor trochę słabo nam idzie. No ta wojna to jest dramat. Taki prawdziwy. Ponieważ nie wiem, czy to przez to, że się bijemy na takim terytorium, czy co? Ale dosłownie nic nie możemy zrobić. Okej. I tutaj widzę, że trzeba wysłać gościa. Tutaj też. No dobra, to wyślijmy. Chyba się nam udaje, przez to, że pomaliśmy ich szyfr. Przez to taki wężyk im powstał. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj nic. I też nic nie ma. Tutaj by jest ta piątka. To jest 10. Ale jak to idzie? Straty 2000 i 7000. To nawet w miarę, Dobra, już tutaj widzę. No i udało nam się odciąć. I dobrze. Zajmijcie się tym kołem, okrężeniem i coś tutaj sobie zrobimy. Myślę, że byśmy zmienili nieco plan. Teraz chyba powinni bardziej się go słuchać. Dobra. Kolejny raz zbroję ulepszamy
I coś tutaj jeszcze możemy zrobić? Chyba to wszystko, więc tutaj możemy soft hard. Nie, no to jest o wiele lepsze. No tych dywizji to sporo, nie powiem, mają tam. Teraz w głównej mierze musimy się przebijać, oni ciągle używają rozkazu obrony. No trochę może to potrwać. Możemy sobie skorować. Jeżeli duże liczby są, dla nas dobrze. O, i się nam skończyło. Wow. Kto by się spodziewał, że uda nam się. Defense, czy... To bym sobie jednak wziął. O, i ostatnia doktrynka. Nice. Tutaj pieski nadal mamy do zrobienia. Tutaj mamy to, ale to dosłownie nie jest zbytnio już aktualne. Dosłownie nie wiem, do czego jest ten dźwięk. Dla mnie ten dźwięk jest to jakby do achievementu, ale co tutaj w modzie ma oznaczać, to ja kompletnie nie wiem. Jak tam kryptologia? I sobie zróbmy w takim razie tak. Mamy sporo hajsu. No, ale agent. Agenta trzeba będzie uratować. Tutaj już nic więcej. W robotach też nic więcej. Tutaj też. Tutaj musimy sobie kontynuować nasze badania. W równej mierze musimy badać wreszcie to, bo ja to muszę wybudować, tylko że ja kompletnie tego nie mam. Okej. Okay. Pokonani wreszcie. No, nie powiem, już się trochę okopali wszyscy. I teraz te wojny nie będą aż takie miłe. Realnie rzecz biorąc, naszym problemem w głównej mierze jest to, że tak naprawdę mamy tych wszystkich naszych wrogów do właśnie do załatwienia, tylko że oni są o wiele potężniejsi od nas. Znaczy się, w wojnie to zapewne byśmy sobie poradzili, ale tak raz po raz to raczej sobie nie poradzimy. Musimy nieco poczekać. Więc kolejny odcinek zapewne włączę, kiedy coś ciekawego się wydarzy, bo kompletnie, ale to kompletnie. Na przykład ci już nie mają z nikim wojny, więc nie będzie aż tak łatwo ich pokonać. No, poczekamy chwilę. No i raczej nie ma tutaj już więcej kontentu. Musimy po prostu to, co mamy do pokonania, czy jeszcze od tych. Tutaj mamy ten Wargol jeszcze sowy? Nie, nie jest, bo to jest claim. Mamy tych. Możemy tutaj rozpocząć. Mam jakieś połączenie w ogóle z nimi? Nie, nie mam. No, więc najpierw tak musimy tych pokonać, tych tutaj pokonać. No, realnie rzecz biorąc, no to zapewne całą Amerykę trzeba by było rozpocząć, jeżeli chodzi o to wszystko. Tylko, że nie mamy zbytnio na to czasu. To sobie wyłączamy, to nie jest nam potrzebne do życia. Dobra, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Na pewno jeszcze przynajmniej jeden odcinek będzie. Ale to było na tyle. No to cześć.